Witam Was wszystkich serdecznie w ten niedzielny południe, znaczy przedpołudnie, nie wiem dla kogo, dla mnie jest przedpołudnie, bo jest godzina 11. W moim akwarium po tygodniu zmian nic się nie dzieje, poza tym, że grubo przycięłam, ale widzicie, ja przycięłam to po prostu aż do samej ziemi tego Henka, a on już tu po prostu, no, poszedł w górę jeszcze raz taką wysokość, jaką ma. Tutaj mi jakaś roślinka, którą przycięłam, się wbiła. Muszę ją potem, jak będę moczyć łapska, ją tutaj stąd wyjąć, bo nieco mi się tutaj czasami zakorzeniła. Byłam krewetki, to nie dwie, i dostałam taką roślinkę, może wiecie mi, jak ona się nazywa. Te... Nie, może te same. Wiecie, widać, o co chodzi. Myślę, że to, mi się wydaje, że to jest to, po prostu to limnobium, czy coś takiego, takie, wiecie, co ma typ rogatka, podobno takie okrągłe ma te, no. Spójrzcie na moje kryptokoryny, one po prostu już są już po prostu sięgają samej tafli wody. Tutaj aż, no tutaj nie widać, ale aż wychodzą po prostu. No, one są naprawdę takie piękne, tak one mi idą, że szok. Są aż takie bordowe, no śliczne są. Teraz zaczęłam trochę lać więcej żelaza, więc one trochę naprawdę ruszyły sporo. Jak nie dałam żelaza, tylko tak troszkę mikro, to tak, ale wiecie, tak bardzo, bardzo minimalnie, to one tak nie rosły, ale teraz jak im wrzuciłam drugi tydzień, tak, drugi tydzień zaczęłam podawać im samo żelazo, nie, to jest chyba mikro żelazo, no nie wiem. Jest to w takich małych buteleczkach, wiecie, o co mi chodzi, tak. No, to one naprawdę sporo rosną. Jeśli chodzi o glony, to mam troszkę zielenicy, to można przyuważyć. Ma tej szyby, chociaż nie wiem, czy mi to się uda. No. No widzicie, o, jest trochę zielenic. Jest troszkę również krasnorostów. Można się przyjrzeć na niektórych roślinach. To troszkę ich jest. W sumie wiecie co? Ja jestem dziwnym człowiekiem, ponieważ mi to naprawdę nie przeszkadza. Póki to nie ma tego jakoś tak strasznie dużo na roślinach, to jest sobie, bo żyje, ale nie powiem, że nie ma na roślinach, bo jest krasnorosty są na roślinach. Bo widzę, że taki zielony meszek, że jest, więc więc zaczyna mnie to denerwować pomału, ale to jeszcze nie jest taka ilość, żebym się strasznie wkurzała nad tym. Trochę palcami to wyciągam, ale wiecie, jak to Heniek po przycięciu, on zawsze nie jest zbyt ładny. Za tydzień będzie ładny już. No. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Ta kępa jest też piękna, po prostu zarąbiście, ona się rozrosła. Wiecie sami, że tutaj już ona była naprawdę na całej plaży rozrośnięta i ja ją stąd wyrywałam, ale kiedyś powyrywałam grubą część tej rośliny, żeby po prostu ona miała miejsce na kolejne pędy, no bo co, tutaj sadziłam sobie kawałek też tej właśnie hydrokotyliapan. Tak po prostu na próbę zaczymy. Tak może to będzie sobie szła tak tenty fajnie, nie wiem, zaczymy. Wiecie, jak ja to kombinuję, nie? Oczywiście plaża, która jest już wymieszana z kamykami. Tutaj jakieś zielsko rośnie mi, znaczy rośnie. To jest takie zielsko, jak kupowałam te rośliny właśnie, to miałam takie zielsko w dużym kawałku, ale ono też się rozwaliło mi. Jest takie kawałki. Może ktoś wie, co to w ogóle jest za zielsko? Bo ja się nie znam na tym akurat, nie znam tego. To nie jest jakaś roślina, która wiecie, która sobie jest, tylko to jest kawałek jakiegoś zielska, które w ogóle się nie ukorzenia, tylko cały czas sobie tak pływa. Ja mam to z samego początku już, tylko zawsze się gdzieś to chowało. Ślimaki, no, ślimaki są, wywalam je regularnie, no dobra, nieważne jak, ale je wywalam. Chciałabym kupić sobie dwie helenki jeszcze, ale nie byłam w zoologicznym, kurde, zapomniałam. Kupiłam sobie w zoologicznym znowuż mikro, to co mam zawsze, to co mam, to co podaję. To jest mikro LED, czyli takie wiecie, dla roślin bardziej wymagających, bo zielone mikro jest dla roślin takich jak anubiasy, no wiecie, dla takich roślin mniej wymagających, a ja tutaj mam akurat takie, no, totalny burz, możecie zobaczyć, jaki to jest burz. No. Także widzicie. To jest teraz tak burz mały, bo ja to przycinałam niedawno. Tak samo kończy mi się już karbo. Też tylko takie karbo daję. To jest wszystko, co ja daję.
Takie karbo, które je daję, też mi się kończy już. Najlepsze jest to, słuchajcie, najlepsze jest to, że kupując w Bydgoszczy na 3 maja, nie studiuję obrażać jakichś sprzedawców czy coś takiego, którzy handlują nawozami, ale tak, to makro kupiłam na Szendeckich, zapłaciłam za nie 7 zł, a żeby nie było, że was okłamuję, tu gdzieś musi być cena jeszcze. No kurde, jeszcze nie ma tej ceny na złość. No dobra, a to makro kupiłam w Galerii Pomorskiej, w tym zoologicznym, za 12 zł, wyobraźcie sobie, za 12 zł. No ale musiałam kupić, bo nie miałam już tego makro, a nie było mi po drodze na Szedeckiej, więc kupiłam w Galerii Pomorskiej, tym zoologicznym, więc jaki plus tego? No, jednak na Śniadeckich jest taniej. Przepraszam, na 3 maja też są drogie ceny, naprawdę. Też są, nawozy są po podwójnej cenie, tak samo jak i w Galerii Pomorskiej. Jeśli chcecie zbyt gorszy z okolicy, chcecie zrobić sobie tanie zakupy, to zapraszam was naprawdę. Na Śniadeckich jest taki bardzo duży sklep zoologiczny i tam możecie naprawdę obłowić się sporo. Ja tam często jeżdżę, ale jak nieraz mi nie jest po drodze, to po prostu idę tam, gdzie mi jest bliżej. Więc czasami przepłacam, no ale teraz oczywiście już powiedziałam sobie, że nie kupuję małych butelek. Jak będę wiedziała, że te się kończą, to kupię sobie duże butle nawozu i tyle. A więc jeszcze bimber muszę trochę podwiększyć, bo trochę za mało mi tutaj jest. Tu mam taką kolbkę, jak widzicie. I tą kolbką tak sobie mogę sterować. O. Dobra, tak może być. Dobrze. Ładna mgiełka leci. Tak, i tą kolbką sobie steruję. Jakbyście ktoś chciał zakładać bimbrownię, to polecam wam zestaw po prostu od tego, od kroplówki. Ja mam tutaj wszystko, tak wiecie, prowizorystycznie, dlatego że ja planuję sobie w tym roku założyć większe akwarium, takie 100-litrowe, około 100-litrowe, no, albo ponad 100-litrowe, dokładnie jeszcze nie wiem, jak tam wyjdzie mi finansowo. Dlatego to akwarium jest wszystko taka prowizorka, jest lampka. Siemie masa osób mnie się pyta, czy na grupie, czy na Facebooku piszecie do mnie, jakie masz oświetlenie, bo masz takie rośliny. Ja mam, kochani, oświetlenie, jak wam już pokazywałam nieraz. Jeśli dla tych, którzy mnie subskrybują od niedawna, to jest po prostu zwykła lampka biurkowa, która jest jeszcze ustawiona tak na książki, bo po prostu, bo mi nie sięga. To jest wszystko prowizorka zrobiona, tylko tak po prostu na teraz, no bo nie będę pieniędzy tracić na jakieś super oświetlenia, na jakieś super zestawy, skoro ja nie chcę tu akwarium mieć na zawsze, tak? Tylko po prostu chciałam mieć szybko akwarium, bo bardzo za tym tęskniłam i na szybko sobie to akwarium zorganizowałam. Tak wam to powiem. No dobra. To by na tyle. No i chciałam powiedzieć wam jeszcze, że kupiłam sobie dwie krewetki, ale nie wiem, czy one przeżyją w ogóle, bo cały czas ta sama sobie chodziła i mówiła, a sobie kupię dwie krewetki, nie? A co, jak co, ale krewetki w galerii są tańsze o złotówkę niż na Śniadeckiej, bo na Śniadeckiej kosztują 5 zł, a w galerii 4, czyli jakby ktoś chciał kupić sobie krewetki, to bardziej opłaca się w Galerii Pomorskiej. A więc do usłyszenia, pozdrawiam was serdecznie i pa!